Witajcie, nowodworzanie XXI wieku. Cieszę się, że przyjęliście moje zaproszenie. Nazywam się Emil Józef Krik. Ponad 100 lat temu byłem gospodarzem tego budynku. Dziś mieści się tu Muzeum Żuławskie, dawniej moja słynna serownia. Ale o tym później. Zabiorę Was dziś w niezwykłą podróż, śladami minionych epok. Poznacie ludzi, którzy przez wieki budowali świetność naszego miasta. Ruszajmy. Zacznijmy jednak historię stolicy Żuław od początku. Widzicie tego oto dżentelmena? To Michael Lojc. Jeden z założycieli nowodworskiej osady. Tak, to prawda. Pochodzę z bardzo zamożnej i zacnej rodziny, która na Żuławy przybyła z Gdańska. Byliśmy jedną z najbogatszych rodzin w Europie. Dorobiliśmy się na handlu solą i zbożem. Pożyczaliśmy ogromne kwoty królom i książętom w Rzeszy, Danii i Węgier. A nawet sam miłościwie nam panujący król Zygmunt August korzystał z naszych kredytów i pomocy w misjach dyplomatycznych. To właśnie dzięki niemu otrzymaliśmy dobra na tej żyznej, lecz niebezpiecznej żuławskiej ziemi. Na chwałę swego rodu wznieśliśmy tu wspaniały zamek. Miejsce to było idealne. Na niewielkiej wyspie, w rozwidleniu rzeki Tugi, która zapewniała doskonałą komunikację. Dziś po moim domu nie ma już śladu. Czasami przechadzam się tu i myślami wracam do tamtych czasów. Ileż było planowania? Czy zamek ma mieć 3 czy 4 wieże? Ja i moi bracia ustaliliśmy, że budowa powinna mieć 2 piętra. W środku miało być jasno, więc potrzeba było kilkadziesiąt okien, dzięki którym światło dostawało się do wspaniałych komnat i sal. Jako wierni chrześcijanie nie mogliśmy zapomnieć też o niewielkiej kaplicy. Przed głównym wejściem rozkazaliśmy umieścić nasz herb rodowy. Tuż obok zamku powstało całe zaplecze. Stajnie, browar, młyn koński, stodoły i wspaniały ogród oraz sad. Budowa dobiegła końca roku pańskiego 1570. Dokładnie 450 lat temu. Dzień to był niezwykły, albowiem stał się początkiem stolicy Żuła, nowego dworu gdańskiego. Niedługo rodzina Lojców cieszyła się nowodworskimi dobrami. Wkrótce zamek zyskał nowego właściciela. Przedstawiam Wam Ernesta Weichera. Za nim król Stefan Batory w 1579 roku przekazał mi tę ziemię. Piastowałem urząd starosty puckiego. Ród mój na Żuławach wielce się zasłużył. Założył nowe wsie, a i sam zamek oraz osadę mocno rozbudował. Zaczęto ją nawet nazywać Weicherhofen. Syn mój, Melchior, na podmokłych ziemiach, tu, po wschodniej stronie rzeki Tugi, wytyczył nowe tereny pod osadnictwo. Miejsce to stało się początkiem doskonale funkcjonującego centrum rzemieślniczego. Na cześć mojej rodziny ta ulica nosi dziś moje imię. Ach, cóż to były za czasy. Nowy dwór rozwijał się bardzo szybko, stając się ważnym centrum dla okolicznych wsi. Bogactwo regionu nie uszło uwadze samemu królowi Polski, Janowi III Sobieskiemu, który dobra te wykupił na własność. Na zamku zaczęli pojawiać się kolejni administratorzy, którzy zarządzali miastem w imieniu króla, jego rodziny. Jednym z nich był
czcigodny Ernest Wolsen. Jam ci przybył do miasta zwanego Nowym Dworem w 1715 roku. Z nadania królewicza Jakuba Sobieskiego zarządzałem jego dworem i okolicznymi wsiami. Był to okres, gdy sławą cieszyły się wspaniałe ogrody zamkowe, w których mieszkańcy raczyli się hiszpańskimi wiśniami. Królewicz dbał o to, by w dobrach osiedlali się kupcy i rzemieślnicy, a pradawne prawa żuławskich gospodarzy były powszechnie szanowane. Byli też tacy, co na żuławskiej ziemi zdobyli sławę i majątek. Przedstawiam wam Petera Sztobę, producenta najsłynniejszego alkoholu na Pomorzu. Jestem menonitą. Moi przodkowie przybyli tu na Żuławy w poszukiwaniu schronienia przed prześladowaniami, jakie dotknęły nas w Europie Zachodniej. W 1776 roku nabyłem od Johanna Donera, ojca mojej późniejszej małżonki, wraz z wszystkimi przywilejami gorzelnie, w której moja rodzina przez lata produkowała likiery i wódki gatunkowe, w tym słynną jałowcówkę Sztobę Machandel. Wraz z żoną Adelgundę jesteśmy dumni z naszych dzieci i wnuków, którzy kontynuowali moje dzieło. Nie tylko rozsławili nasz trunek, ale byli zacnymi i poważanymi obywatelami tego miasta. To dzięki ich staraniom osada w 1880 roku otrzymała prawa miejskie. Czuję zapach pierników. O tak! A oto menonicka rodzina Schellenberg. Nazywam się Dawid Schellenberg. Produkowałem słynny i ceniony w Nowym Dworze Gdańskim ulubiony przysmak żuławiaków. Najlepsze pierniki. Ale nie zawsze tak było. Początkowo w przydomowej piekarni piekłem chleb. Pomocą w sprowadzaniu drożdży z Kałdowa służył mi sąsiad, którego już znacie, Peter Sztob. Po mojej śmierci rodzinny interes przejęły dzieci. Dobrze im się wiodło. Nasze pierniki były znane i lubiane nie tylko w okolicy. Na starość w 1886 roku sprzedały rodzinną firmę. Niedawno doszły mnie słuchy, że formy z mojej piekarni stanowią ozdobę kolekcji Muzeum Piernika w Toruniu. Nie tylko machandel i pierniki sławiły nasze miasto, ale także najlepsze sery. Ale o tym opowie sam Emil Krieg. Mój ojciec Leonard przybył na Żuławy ze Szwajcarii na początku XIX wieku. On także, jak wielu innych, szukał tu lepszego miejsca do życia. Kupił budynki przy ulicy Rosgarten, gdzie, mając w ręku fach i doświadczenie, stworzył wzorcową mleczarnię i serownię. Wkrótce po tym wrócił w rodzinne strony, a cały majątek zostawił mnie i moim braciom. Przedstawiam wam mojego serowara. To dzięki ludziom takim jak on, mojej rodzinie, udało się zbudować potężne i sławne przedsiębiorstwo. W najlepszych czasach nasze mleczarnie przerabiały blisko 50 tysięcy litrów mleka dziennie. W okolicznych tuczarniach hodowaliśmy nawet 6 tysięcy świn. Zatrudniałem wówczas 60 tak pracowitych osób jak ten oto zacny serowar. W 1945 roku większość mieszkańców ówczesnego Tegernhofu była zmuszona opuścić swe domy i przedsiębiorstwa, które przez lata budowali. Działania wojenne dotkliwie doświadczyły nasze miasto. Główna ulica, dotąd tętniąca życiem, przestała istnieć. Spalone domy, zburzone mosty, gruzowiska i zewsząd otaczająca woda to obraz, który zastali nowi osadnicy. Jakże musieli być dzielni, wytrwali i zdeterminowani, by przywrócić je do życia.
To ludzie tacy jak Leon Wojtczak. Dobrzy i pracowici nieśli nadzieję, że nowy dwór znów rozkwitnie. Przybyłem na Żuławy z Poznańskiego już w 1945 jako jeden z pierwszych, którzy szukali swojej oazy i tak jak ja wierzyli, że ten skrawek ziemi da się jakoś odwodnić i odbudować. Trudne to były czasy. Brakowało żywności, wody pitnej, elektryczności, leków, właściwie wszystkiego. Już we wrześniu podjąłem się zorganizowania placówki nadzoru wodnego. Burmistrz Janusz Torno zaproponował mi budowę mostu, który miał połączyć dwie części miasta, to jest ulice Sienkiewicza i Świerczewskiego. W grudniu on był już gotowy. Moim zadaniem było oczyszczanie szlaków wodnych Tugi, Szkarpawy i Wisły Królewieckiej z zatopionych wraków statków i promów, pogłębienie nurtów i usuwanie barykad. Ucieczką od trudów życia była dla mnie moja ukochana poezja. Ziemio droga, płodna, żyzna, matko nasza i ojczyzno. Polski kocha cię lud, nakarm go miodem i chlebem, napój mlekiem w potrzebie, za miłość, za pracę, za trud. Wkrótce żuławska ziemia zaczęła odwdzięczać się nowym mieszkańcom za ciężką i mozolną pracę. Lecz nie samym chlebem żyje człowiek. Poznajcie młodą traktorzystkę, która już w sierpniu 1949 roku na Żuławskiej Naradzie Produkcyjnej niezwykle śmiało upomniała się o kulturę. Marysia Pestkówna. Niby wszystko było dobrze. Mieszkałam porządnie, zarabiałam nieźle. Ale co mi po tych pieniądzach? Jedyna rozrywka to wódka. Brakowało mi kina, świetlicy, czytelni. Jakże dumna byłam, gdy w 1950 roku w Nowym Dworze Gdańskim otwarto pierwszy w powojennej Polsce Dom Kultury. To było niesamowite. Grupy taneczne przygotowywała sama Olga Sławska, słynna prima ballerina. Odtąd na tej scenie występowały największe sławy polskiej estrady i teatru. Mieczysława Ćwiklińska, Irena Santor, Mieczysław Fok, Maryla Rodowicz. W naszym mieście znów zagościł teatr, kino, taniec, śpiew. Thank you.
Musiało minąć aż pół wieku, by zatrzeć wojenne rany i zacząć budować mosty między przeszłością i przyszłością. Szacunek dla pracy poprzednich pokoleń, dla pracy własnej i zbiorowego wysiłku od zawsze cechował mieszkańców tej krainy. Wyróżniały ich otwartość i tolerancja dla każdego, niezależnie skąd przybył i jakie nowe wartości wnosił. Z takiej właśnie idei w 1991 roku zrodziło się Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klub Nowodworski, a wkrótce potem Muzeum Żuławskie. Nastał czas budowania więzi, kultury i tożsamości. Ale o tym opowiemy już przy innej okazji.